A co gdybym powiedział Tobie, że nawet kilkanaście procent światowego kapitału inwestycyjnego jest zarządzane przez zaawansowany algorytm sztucznej inteligencji, potocznie zwany sztuczną inteligencją, czyli SI? Co gdybym powiedział Tobie, że ten algorytm działa od bardzo wielu lat? W związku z tym, z dużą dozą prawdopodobieństwa powstały już alternatywy, które także zarządzają. Dużym odsetkiem światowego kapitału inwestycyjnego. Co gdybym w tym kontekście przypomniał Tobie coś, co jest oczywiste i było powiedziane już wiele, wiele lat temu, ale ludzie o tym zaczynają zapominać a mianowicie to, że pieniądz rządzi światem. A więc ten, kto tym pieniądzem zarządza, kto pieniądz kontroluje ten jest tak naprawdę osobą, która światem rządzi. Zapewne w tym momencie już bym był jakoś brzydko określony, gdyby nie seria, w której się znajdujemy, byłoby pukanie się w głowę i sugerowanie, że powinienem się leczyć. Wszak oznaczałoby to, że jesteśmy od wielu lat oszukiwani co do bardzo podstawowej rzeczy, a mianowicie samego faktu istnienia czegoś takiego jak wolny rynek bowiem definicją wolnego rynku każdego, a więc także i kapitałowego, który znajdziecie w dowolnej książce o ekonomii, jest to, że wolny rynek charakteryzuje się obecnością bardzo dużej ilości podmiotów, z których żaden nie ma na tyle silnej pozycji, iż może samodzielnie wpływać na rynek. Innymi słowy, Wolny rynek jest wtedy, gdy nie istnieje podmiot, którego pojedyncza decyzja wpływa na rynek, a więc wpływa na cenę lub jakikolwiek inny ważny element rynku. Tylko wtedy mamy do czynienia z wolnym rynkiem. Natomiast ten, kto kontroluje kilkanaście procent zasobów rynku, ten na pewno może swoimi pojedynczymi decyzjami na ten rynek wpływać. Zwłaszcza, jeśli może te decyzje podejmować w okamgnieniu, a algorytm sztucznej inteligencji taką możliwość posiada, oraz jeśli uświadomimy sobie, że nie istnieje jedna giełda, jeden rynek, tylko światowy kapitał inwestycyjny można alokować w różnych miejscach, osiągając czasowo. Gigantyczny udział w jakimś konkretnym rynku finansowym, na przykład amerykańskim, polskim czy dowolnym innym. I tam to już nie będzie kilkanaście procent aktywów, tylko kilkadziesiąt dążące do totalnej dominacji. I takim rynkiem, taki algorytm mógłby nawet nie tyle manipulować, co dowolnie kształtować ceny. W związku z tym, no, byłoby to coś. Niesamowitego, gdyby coś takiego było tolerowane. Tyle, że to wszystko, co Ci w tym momencie powiedziałem, to nie są żadne teorie. To jest, drodzy Państwo, fakt. Ten system nazywa się Aladdin. Poczytać można o nim nawet na anglojęzycznej Wikipedii. Na polskojęzycznej Wikipedii słowa na ten temat nie ma. To jest bardzo ciekawe. Natomiast na anglojęzycznej Wikipedii dowiadujemy się już w pierwszych słowach, że jest to system elektroniczny zbudowany przez BlackRock Solutions. Tak, ten BlackRock. Ten BlackRock, który jest spółką, która zarządza kapitałem inwestycyjnym, która pojawia się w bardzo wielu bardzo różnych teoria. Nie tylko takich z zielonej poświaty, ale również takich ekonomicznych, geopolitycznych, politycznych, takiej, która coraz częściej jest przedstawiana w formie piramidy. Ale nie, nie chodzi o taką piramidę z teorii, gdzie tam na końcu jest wszechwidzące oko mm, y, boga czy też opatrzności, tylko taką, która pokazuje Wzajemne zależności finansowe podmiotów gospodarczych, i która pokazuje, że na samym szczycie tych podmiotów to jest ich bardzo niewiele. Więc de facto. Skoro duża część podmiotów na dole jest kontrolowana przez korporacje, te korporacje są kontrolowane przez większe korporacje, te jeszcze większe korporacje przez jeszcze większe korporacje, one znowu przez korporacje wyspecjalizowane w zarządzaniu, które już nic więcej nie robią, tylko zarządzają, a te także są kontrolowane jedna przez drugich, i na szczycie mamy tych korporacji kilka. A według jednej z teorii jedną. Właśnie, drodzy Państwo, Black Rocka. I żeby nie było wątpliwości, akurat to, że na szczycie jest tylko jedna, no to już jest teoria. Tam można się bardzo mocno zastanawiać, czy jest ich jedna, czy jest ich kilka. Natomiast to, że BlackRock ma gigantyczny udział w światowym kapitale inwestycyjnym, to jest fakt. To, że już w 1998 roku stworzyli e, oprogramowanie Aladdin, które jest oprogramowaniem finansowym. Licencja oczywiście prawnie zastrzeżona, i posiada on nawet swój wła swoją własną stronę internetową. BlackRock.com, łamane na Aladdin. No to, drodzy Państwo, to już wszystko są fakty. I teraz jest tylko ciekawe, czy już w 1998 było to oparte na algorytmach sztucznej inteligencji? Czyli że ta technologia jest aż tak Stara, czy też wcześniej było to zwykłe oprogramowanie finansowe, w jakiś sposób podpowiadające, jakie ruchy na giełdzie zrobić, czy też, a dopiero teraz od jakiegoś czasu zmieniło się w oprogramowanie oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, potocznie nazywanych SI. Także, drodzy Państwo, bardzo ciekawe. I w tym kontekście, że Aladdin, to fakt, że to, że zarządza gigantycznym odsetkiem światowego kapitału inwestycyjnego, to fakt, że pieniądz rządzi światem, a w zasadzie za pomocą pieniądza można rządzić światem, to fakt. To, że ci, którzy kontrolują pieniądz, mogą kontrolować świat, to fakt. W tym kontekście wysłuchajmy sobie i skomentujmy sobie Teorii, która pojawiła się na portalu, właśnie z teoriami o nazwie Strefa 44. Jej autorem jest Amon, a tytułem tejże teorii to Black Rocks, Aladdin, cyfrowy władca rynków. Drodzy Państwo, zanim jednak zaczniemy, to przypomnę, że około 7 minut temu wybiła godzina 19. W, w niedzielę, a to znaczy, że jak co tydzień o tej porze zapraszam Państwa do obejrzenia materiału w Zielonej Poświacie. Jest to taka seria, w której to nie tylko sobie siedzę w Zielonej Poświacie, bo tak po prostu lubię, tylko jest to taka seria, którą postanowiliśmy dawno temu wizualnie oddzielić od innych serii, żeby od początku dla widza było jasne, co to za typ materiału. A jest to taki typ materiału, który jest serią rozrywkową. W tejże rozrywkowej serii dla przyjemności, dla rozrywki państwa, znajdujemy w różnych źródłach. Często w internecie, często w darkwebie, często na forczanie, ale coraz częściej również na stronach internetowych, całkowicie na powierzchni internetu, w tym mainstreamowych, takich jak na przykład ONET czy Interia, przeróżne teorie, zresztą co ja bym tu, tu dużo mówić, ostatnio bardzo dużo teorii jest w telewizji i w prasie drukowanej, coraz więcej tego jest, no i sobie wyszukujemy te teorie, a potem dla państwa rozrywki poddajemy je analizie logicznej, podkreślając jednocześnie, że po pierwsze, to, że jakąś teorię przedstawiamy, to wcale nie znaczy, że ktokolwiek u nas w nią wierzy, a jedynie co, to działamy właśnie w ramach konwencji tejże rozrywkowej serii. Te teorie zawsze przedstawiamy dokładnie tak, jak one są przedstawione w internecie. W związku z tym, no tutaj to, 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 to nie my, że się tak wyrażę, od nas jest tylko interpretacja Zresztą i łączenie, łączenie tego z innymi teoriami, pewna analiza. Inne tego typu rzeczy, zwłaszcza analiza logiczna. Przy jej pomocy to jakiś czas udaje się jakąś teorię obalić. Jak na przykład ze słynną teorią słynnego polityka prokuratora, który teraz jest niemniej słynnym sędzią, który biegał po, nie, po różnych miejscach i opowiadał y, teorię o y, rzekomym liście Carycy Katarzyny. Więc Pit polegał na o tym, że on to opowiadał jako fakt, a myśmy znaleźli ten list w książce fabularnej, yy, dość współczesnej. No i mówiąc krótko, ten list został całkowicie zmyślony. Ktoś go po prostu wymyślił na, pod, na potrzeby, no nazwijmy to, powieści, ktoś inny go wyciął, wrzucił do internetu. A człowiek od którego zależał, zależały i nadal zależą losy, no, kiedyś pojedynczych, potem grupy, a teraz to jest w sumie chyba milionów Polaków, wziął go na serio i opowiadał jako fakty. Także co jakiś czas, dzięki analizie logicznej, dzięki sprawdzaniu faktów, daje się jakieś teorie mm, całkowicie wykluczyć. A czasem, a czasem tak jak dzisiaj, pojawia się teoria, która bardzo długo zastanawiałem się, w ogóle gdzie ją wrzucić. I to jest w ogóle ostatnio bardzo duży problem z teoriami, a mianowicie takim, że coraz ciężej jest postawić granicę między teoriami, serią całkowicie rozrywkową, a innymi materiałami, gdyż te doniesienia coraz częściej są z pogranicza. Coraz częściej teorie stają się faktami, coraz częściej staje się to bardzo szybko i coraz częściej chodzi o takie teorie, które bardzo mocno dotyczą naszego życia. Początkowo zacząłem to doświadczać dość nieprzyjemnie przy okazji konieczności wyrzucania materiałów do kosza. Tutaj zdradzę troszeczkę swojej kuchni. Ja staram się mieć zawsze jeden, dwa, czasem trzy materiały w zapasie, zwłaszcza te na niedzielę, na zieloną poświatę, bo to już jest taka ikona, że niezależnie od tego, co mi się dzieje, to o tej dziewiętnastu. Kiedyś o 21, potem o 20, a teraz o 19. W niedzielę jest tenże właśnie materiał, i ludzie się bardzo niepokoją, jak go nie ma. Wiadomo, jak to jest. Czasem ktoś zachoruje, czasem ktoś z rodziny potrzebuje pomocy, nie zawsze jest czas nagrać, więc staram się trzymać no, co najmniej jedną teorię w zapasie zwykle staram się, żeby było tego więcej, też zawsze jakiegoś jednego, czy dwa komentatory staram się trzymać w zapasie, w sumie zwykle tak, że trzy materiały co najmniej mam w zapasie, na przykład jak szykuje się do wyjazdu, to nawet i kilkadziesiąt, nie, no bo staram się, że nawet jak ja sobie odpoczywam, żeby to się na Was nie odbijało i żebyście cały czas mieli materiały, no i no już parę razy musiałem wyrzucić jakiś materiał do kosza, no bo się okazało, że coś, co przedstawiłem jako teorię, no to się okazało całkowitym faktem. I, I ostatnio z tego coraz więcej, z tego też i, i mówię, i to nie są jakieś takie i to są takie bardzo mocno wpływające na nasze życie teorie. No i jedną z takich teorii jest właśnie teoria y, Amona którą on zamieścił na strefa 44 pod tytułem Black Rocks, Aladin, cyfrowy władca rynków. Gdyż, no właśnie, bo duża część tego, co on tam pisze, to są fakty i w tym kontekście, że to nie do końca tylko teoria, to sobie obejrzyjmy, natomiast jednak to nie jest też tak, że to wszystko, co on tam pisze, to są całkowite fakty, dlatego zdecydowałem się to wrzucić do zielonej poświaty, ale także dlatego, że Mam takie wrażenie, że tutaj w Zielonej Poświacie więcej ludzi to obejrzy, a także, że tutaj więcej ludzi na ten temat pomyśli. No bo niestety, żyjemy w takich dziwnych czasach, że jest bardzo wielu ludzi, takich ja to mówię, zabezpieczonych przed myśleniem. Żeby tego inaczej nie powiedzieć, i możesz wielu ludziom mówić szczerą prawdę, fakty, podpierać się źródłami. A on Ci powie, Ty szurze płaskoziemco, nie będę Cię w ogóle słuchał. Tak, to zwłaszcza tak ostatnio a propos tego wszystkiego, jak to jeszcze nam półtora roku, nie, dwa lata temu, bo to było w 2021, mówili, że najgorsze, co nas może spotkać, to poboli rączka, skuteczne, bezpieczne. A teraz już nawet w mainstreamie wiążą to z pewnymi bardzo brzydkimi Powikłaniami, prawda? Bynajmniej nie po boli rączka. A osoby, które te rzeczy promowały, nawet nie przeprosiły. A przecież duże pieniądze za to wzięły, i niektórzy z tych ludzi to byli medycy. A medykom zdaje się ustawa zabrania. Nikt nawet nie postawił zarzutów za to. O, przejdźmy do dzisiejszego materiału. Może najpierw przeczytajmy sobie, co na temat Aladina, można przeczytać w Wikipedii, brytyjskiej Wikip... znaczy, Wikipedii, znaczy angielskojęzycznej Wikipedii. Di na ten temat sobie poczytamy. Ona będzie krótkie, a potem sobie przeczytamy i skomentujemy. Materiał, e, materiał mm, Amona. O, ale jeszcze wcześniej, drodzy Państwo, coś co bardzo ważnego. E, sądzę, że już część z Państwa pamięta, ale trzeba to powtarzać. No, drodzy Państwo, jest zasada: nie, bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która już dała lajka. Jak napisałeś się komentarz, to jest w ogóle jeszcze lepiej. Jak to gdzieś udostępniliście, to już w ogóle super. Bardzo dziękuję. Dzięki temu przyczyniacie się do tego, że ten materiał poniesie się dalej. Dzięki! Jak możecie, dajcie subskrypcję. Koniecznie z tak zwanym dzwoneczkiem. Wtedy będą przychodziły powiadomienia o moich filmach. Ja się staram odwdzięczyć i odwdzięczam się m.in. przy pomocy zasady nie niedziela. Zgodnie z którą, jeśli pod tym materiałem do wtorku do północy będzie 5000 łapek w górę, to będzie jeden dodatkowy materiał z tejże właśnie serii. Ale jeśli tych łapek w górę dodatkowych będzie nie 5015, to tych dodatkowych materiałów będzie nie jeden, a dwa. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagają. I dziękuję każdej osobie, która wyłączy dla mnie adblocka. Dzięki wyłączonemu adblockowi mogą się państwo wyświetlać reklamy, a co za tym idzie ja sobie mogę zarabiać na mojej pracy, gdyż to, że YouTube płaci za wyświetlenia, za lajki, like, za komentarze, to są mity. To jest po prostu nieprawda. YouTube płaci za obejrzane reklamy. Jeśli ktoś obejrzy reklamę, to YouTube na tym zarabia i 55% tychże pieniędzy przekazuje twórcy. Co mi się osobiście wydaje bardzo uczciwym podziałem, zwłaszcza, że to YouTube opracował, wdrożył technologię i ponosi w tym momencie wszel wszelkie koszty, łącznie z kosztami pozyskania klientów, marketingu, utrzymania serwerów. Wydaje mi się to całkowicie uczciwe, zwłaszcza na przykład na tle Spotify'a który na przykład vlogerom w ogóle nie płaci. Twórcom muzyki chętnie, a vlogerom w ogóle. To tak a propos tego też co jakiś czas dostaje dostaję je wiadomości, Krzyśku, czy nie myślałeś nad wrzucaniem swoich vlogów na Spotify'a? Myślałem, ale potem zobaczyłem, że Spotify dyskryminuje vlogerów i uznałem, że wrzucanie tam moich vlogów będzie nietyczne, bo uważam, że dorabianie za darmo dużych korporacji jest nietyczne. Także drodzy Państwo, zaczynamy. Anglojęzyczna Wikipedia: Aladdin Blackrock. zwany też Aladinem. Aladdin. W, w oryginale jest Aladdin, a po przetłumaczeniu na polski wychodzi Aladdin. Aladin to system elektroniczny zbudowany przez Blackrock Solutions dział zarządzania ryzykiem największej korporacji zarządzającej inwestycjami BlackRock Incorporated. W 2013 roku zarządzał aktywami o wartości około uwaga 11 bilionów dolarów. W tym aktywa BlackRock o wartości 4,1 biliona dolarów. To jest bardzo ważne, zobaczcie. Z tego wynika, że Aladina można niejako wynająć lub jakby swoje środki, można podpiąć do Aladina. No bo skoro on zarządzał środkami w wysokości 11 bilionów, bilionów dolarów, z czego um, środki yy, Blackrocka stanowiły 4,1 biliona dolarów, to oznacza, że około 7 bilionów dolarów były to środki nie Blackrockowe, ale to stanowiło około 7% światowych aktywów finansowych. Te 11 bilionów dolarów stanowiło około 7% światowych aktywów finansowych 2013 roku. I wtedy śledził około 30 tysięcy portfeli inwestycyjnych. Czylicie, 30 tysięcy portfeli inwestycyjnych. Ale Aladdin się rozrasta. I od 2020 roku Aladdin zarządzał aktywami o wartości uwaga 21,6 biliona, czyli prawie dwa razy więcej aktywów. Czyli przy, gdyby założyć, że, że światowy rynek finansowy się nie powiększył przez te 7 lat między 2013 a 2020, to by zarządzał około 14%. Światowych aktywów finansowych, ponieważ można śmiało założyć, że się trochę powiększył, no to mniej. No ale to nadal jest zapewne kilkanaście procent światowych aktywów inwestycyjnych, czyli pieniędzy przeznaczonych na tak zwane inwestycje, ja bym bardziej powiedział, na spekulacje. Starszy dyrektor zarządzający, Sudhir Nair, jest obecnie globalnym szefem programu Aladdin firmy. BlackRock. Film dokumentalny Adama Curtisa z roku 2016 Hyper-Normalization przytacza system Aladdin jako przykład tego, jak współcześni technokraci próbują radzić sobie z komplikacjami prawdziwego świata. Aladdin wykorzystuje następujące technologie: Linux, Java. Hadoop, Docker, Kubernetes, Zookeeper, Zookeeper, ciekawa nazwa, czyli um, Strażnik Zoo, Slunk, ELK Stacks, Git, Apache, Nginx, e, Sebas, ASE, Snowflake, e, Cognon, Fix, Swift, REST Angular JS Trip został zbudowany, zaktualizowany przy użyciu Julia. To jest moduły analityczne dla, zostały napisane w Julii. Zgłoszono również, że pierwotnie został napisany w języku C, Java i Perl. Tyle, drodzy Państwo. W Wikipedii. A teraz przechodzimy do teorii Amona pod tytułem BlackRock Admin. Przepraszam, BlackRock Aladdin. Black Rock Aladdin, cyfrowy władca rynków, strefa 44. A gdybym powiedział Ci, że istnieje program komputerowy, który kontroluje więcej bogactwa niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Program tak potężny, że w ciągu ostatniej dekady niepostrzeżenie współtworzył największą firmę na świecie. No to bym Ciamonie troszeczkę powiedział, że nie do końca, bo nie współtworzył największą firmę na świecie, co on de facto odpowiadał za jej najważniejszy biznes. To jest jedna rzecz. I nie tyle, że odpowiadał za więcej bogactwa niż jakikolwiek inny kraj na świecie, no bo to nie jest kraj. A więc on jest odpowiadał za więcej bogactwa niż jakikolwiek kraj na świecie. No bo jeszcze żeby to był kraj, no to wiadomo, jedne kraje są bogatsze, drugie biedniejsze, ale tutaj SI zarządza czymś tak potężnym. To nie jest kraj. I teraz jest pytanie, czy te SI ktoś kontroluje, czy TSI kontroluje się samo. O tym jeszcze będziemy sobie mówić dalej. Jest to historia programu o nazwie Aladdin. Jest to najlepiej strzeżony sekret Wall Street, połykający aktywa każdej wielkości we wszystkich branżach. Aladdin zarządza obecnie aktywami o wartości 21 bilionów dolarów na całym świecie. Znowu, troszeczkę bym się przyczepił. Śmię twierdzić, że jeśli on w 2020, jak można przeczytać na Wikipedii, zarządzał e, aktywami o wartości e, o wartości 21,6, czyli prawidłowe zaokrąglenie to nie 21, tylko 22, to dziś, <grytanie> dziś zarządza jeszcze większym kapitałem. Widać, że to rośnie. Ten Aladin radzi sobie bardzo dobrze. Raczej tam hajs do niego spływa, również dlatego, że on ten hajs po prostu zarabia, pomnaża i z tego powodu ma coraz więcej. Aby ująć to w perspektywie to więcej niż 20 bilionów dolarów PKB Stanów Zjednoczonych czy 15 bilionów dolarów PKB całej Unii Europejskiej. Trzecia. PKB USA, jak tutaj Amon pisze, 20 bilionów dolarów. PKB całej Unii Europejskiej 15 bilionów dolarów. A tu taki Aladin zarządza sobie kapitałem 22 plus biliona dolarów. The new statesman napisał, że całkowita fizyczna gotówka na świecie, ta należąca do wszystkich 7 miliardów ludzi, istniejąca w bankach, skarbcach, portfelach i skarbonkach, wynosi około 5 bilionów dolarów. No, pomijam fakt, że ludzi to już jest około teraz 8 miliardów. Ale czajcie, 5 bilionów dolarów versus 20 parę bilionów dolarów. Ale mowa tutaj oczywiście tylko o gotówce. Poza gotówką istnieje również pieniądz w formie zapisów cyfrowych na kontach. Aladdin przekształcił się więc w system, który zarządza aktywami wartymi ponad 4 razy więcej niż cała gotówka. Na świecie. Ten jeden program komputerowy determinuje działania Rezerwy Federalnej, praktycznie każdego większego banku i funduszu inwestycyjnego na Wall Street oraz przez 17 tysięcy maklerów giełdowych. Tak, bo on tak gigantycznym kapitałem zarządza, że jest w stanie nie tyle manipulować rynkiem, on jest w stanie tym rynkiem kierować. Wiecie, mówiąc krótko, jak on zdecyduje się, że jakaś akcja ma spaść, to ta akcja spadnie. Nie dlatego, że powinna spaść, tylko dlatego, że on tak zdecydował i takie działania podjął. I teraz weźcie pod uwagę to, że ludzie, no mam nadzieję, że to jeszcze ludzie, a nie jakieś tam algorytmy, że takich podobnych algorytmów nie ma w polityce, stworzyli. Całą masę różnych, opcji, różnych możliwości tak zwanego inwestowania, to bardziej nazywam spekulowania na giełdzie, które się z grubsza nazywają instrumenty pochodne. Czym są instrumenty pochodne? Jak będziecie kiedyś chcieli, zrobię Wam oddzielny artykuł, ale z grubsza to są zakłady o przyszłą wartość jakiejś, jakiegoś dobra. Czasem jakiegoś indeksu, czasem ceny jakiegoś surowca, czasem. Mm, czasem yy, wartości jakiegoś aktywa, czyli jakiejś akcji. I teraz zobaczcie. Czy może tak być, że taki system wpadnie na to, że tak można zarabiać pieniądze, że. Najpierw w cudzysłowie Założy się o to, że jakieś akcje bardzo zyskają na wartości, a potem sam podbije wartość tych akcji. Tego będzie kosztować, bo żeby podbić wartość tych akcji, będzie musiał kupować te akcje. Ale potem na tym zakładzie zarobić na tyle dużo, że sfinansuje mu to wcześniej poniesione koszty z nawiązką, więc na tym zarobi, a jeszcze zostaną mu te akcje. Dalej, drodzy Państwo, bo tutaj ktoś powie, a Krzysiek, tam tylko i wyłącznie to są pieniądze spekulantów. Co nas obchodzą pieniądze spekulantów, nas obchodzi realny świat. No tak, ale to ma bardzo duży wpływ na realny świat. Rzecz, która jest absolutnie oczywista, czyli kredyty we frankach, o których słyszał prawie wszyscy prawie wszyscy o nich słyszeli. I rzecz, rzecz, która też jest absolutnie oczywista, ale o niej już wielu ludzi zapomniało, bo dotyczy przedsiębiorców, odwrócone opcje walutowe. I jedna, I jedna i druga, to odwrócone opcje walutowe i kredyty we franku, tak naprawdę były zakładem ze społeczeństwem o kurs złotówki. Odwrócona opcja walutowa i w jednym i w drugim przypadku wytworzono u ludzi poczucie, że złotówka będzie się jeszcze długo umacniać, a więc frank będzie się długo osłabiać, a potem zaproponowano ludziom świetne mechanizmy, które pozwolałyby tym ludziom bardzo dużo zarobić, gdyby tak było, jak wzbudzono u ludzi poczucie, że będzie. Czyli że złotówka się będzie jeszcze bardziej umacniać. A następnie ta złotówka poleciała na łeb na szyję. Ludzie stracili gigantyczne pieniądze, a banki zarobiły bardzo duże pieniądze. Teraz jest pytanie: czy. Podobny program do Aladyna nie działa na rynkach finansowych. Takich finansowych w znaczeniu spekulujących na na walutach? Czy ten kurs złotówki nie mógł być sztucznie wywindowany, a potem sztucznie osłabiony? Dalej, to jest wiedzą wszyscy. Coś, co też jest oczywiste, ale mało się o tym mówi. Nie. O tej pierwszej części się bardzo dużo mówi. De facto, w chwili obecnej, to jak długo potrwa konflikt na Ukrainie i czy potrwa jeszcze w ogóle długo, czy się skończy, czy się rozwinie, zależy w głównej mierze od dwóch czynników: ceny gazu i ceny ropy. Jeśli cena gazu i ropy będzie wysoka, Putin będzie miał bardzo dużo pieniędzy, będzie w związku z tym mógł finansować ten konflikt. Co więcej, będzie czuł, że powinien trzymać ten konflikt jak najdłużej, bo im dłużej będzie trzymał ten konflikt, tym dłużej będą wysokie ceny, w związku z tym on będzie na tym zarabiał. Natomiast będzie się to wiązało z tym, że gospodarka europejska będzie piorujsko duszona. Natomiast amerykańska gospodarka całkiem ładnie na tym zyska, bo Amerykanie również zarabiają na sprzedaży surowców. Natomiast, jeśli kurs ropy i gazu poleci na łeb na szyję, to Amerykanie stracą, Rosjanie stracą, ale Unia Europejska odżyje. Hmm. Czyli de facto, pośrednio, można śmiało powiedzieć, że ten, kto kontroluje cenę ropy i gazu, ten kontroluje, czy konflikt na Ukrainie będzie się tlił, czy się skończy, czy może się jeszcze bardziej rozwinie. Ciekawe. Z tego co wiem, to BlackRock inwestuje również na rynkach surowców. Taka ciekawostka, drodzy Państwo. Dalej, coś, co może już niedługo być dla nas wszystkich bardzo odczuwalne. Na giełdach spekuluje się również cenami produktów rolnych. To ile będzie kosztowała mąka, ile będzie kosztował mrożony sok pomarańczowy, ile będzie kosztował syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, a tak i wiele innych rzeczy, to zależy od giełdy. Giełdy, na której funkcjonuje sztuczna inteligencja. Dalej, ceny energii i, po, i pośrednio wszystko inne, drodzy Państwo. idzie o co chodzi? Te systemy wpływają nie tylko i wyłącznie na, na tak zwaną gospodarkę nierealną, na rynki finansowe, ale za pośrednictwem tych rynków finansowych nie tylko wpływają na nasze życie, ale również determinują nasze życie. Nie wiem, czy pamiętacie, bo to bardzo. Krótko było mówiona, potem ta narracja stała wygaszona. Pisowcy mieli przez chwilę pomysł, jak obniżyć ceny prądu w Polsce, a mianowicie chcieli znieść tak zwane giełdowe, czyli chcieli, żeby można było handlować prądem poza giełdą. Ergo wprost powiedzieli, że gdybyśmy handlowali prądem poza giełdą, to byłoby taniej. A więc powiedzieli de facto wprost, że cena prądu na giełdzie jest zawyżona. Kto ją zawyżył, dlaczego ona nie spada, kto na tym zarabia? I tu w grę wchodzą znowu kontrakty terminowe, czyli swoisty zakład o wartość jakiegoś waloru. W tym momencie troszeczkę energii. Lecimy drodzy Państwo dalej. Ech. Może przeczytajmy od y, jeszcze raz i ten. Przedostatni akapit, bo on jest bardzo ważny i lecimy dalej. Jest to historia programu o nazwie Aladdin. Jest to najlepiej strzeżony sekret Wall Street. Połykające aktywa każdej wielkości we wszystkich branżach Aladdin zarządza obecnie aktywami o wartości 21 bilionów dolarów na całym świecie aby ująć to w perspektywie to więcej niż 20 bilionów dolarów PKB Stanów Zjednoczonych czy 15 bilionów dolarów PKB całej Unii Europejskiej. The new, the new Statesman napisał, że całkowita fizyczna gotówka na świecie ta należąca do wszystkich 7 miliardów ludzi istniejąca w bankowych skarbcach, portfelach i skarbonkach wynosi około, $5 bilionów. Dolarów. No, jeszcze raz podkreślę, pewne są tu nieścisłości. Tam ten BlackRock, ten Aladdin zarządza nie 21, a tylko prawie około 22, ludzie z 8 miliardów nie 7, ale z grubsza wiadomo, o co chodzi. Aladdin przekształcił się więc w system, który zarządza aktywami wartymi ponad 4 razy więcej niż cała gotówka na świecie. Ten jeden program komputerowy determinuje działania Rezerwy Federalnej, praktycznie każdego większego banku i funduszu inwestycyjnego na Wall Street oraz ponad 7 tysięcy maklerów giełdowych. Kontroluje połowę wszystkich funduszy połowę, czajcie, połowę we wszystkich funduszy typu Exchange Traded w skrócie ETF. 17% rynku obligacji, 10% światowego rynku akcji dokonuje ćwierć miliona transakcji dziennie i tworzy miliardy prognoz tygodniowo. Rok po roku zasysa biliony danych o wszystkich rynkach, wszystkich firmach i wszystkich aktywach, a teraz także o każdym z nas. Co kupujemy, sprzedajemy i mówimy. Aladdin wie więc znacznie więcej niż jakikolwiek człowiek. Co kupić, a co sprzedać. Wszystkie duże banki, firmy i fundusze inwestycyjne polegają teraz na tym programie na jego wyrafinowanej sztucznej inteligencji, z jej algorytmami, aby dobrze radzić sobie na rynku. W przeciwnym razie już dawno by upadły. A wiesz, co jest w tym najbardziej szalone? Bot, jak nazywa się takie programy w technicznym żargonie, teraz naprawdę się rozkręca. Skąd więc pochodzi Aladdin i jak ten program stał się tak potężny? Aladdin to pomysł Larego Finka. Założyciela firmy inwestycyjnej BlackRock. Dominacja tego programu komputerowego uczyniła z BlackRock największy na świecie Shadow Bank i najpotężniejszą firmę na Ziemi. Ta historia zaczyna się w latach 80., kiedy Larry Fink zarobił miliony, będąc jednym z pierwszych, którzy handlowali papierami wartościowymi. Zabezpieczonymi hipoteką na banku First Boston, przepraszam, dla banku First Boston z Wall Street. To prawda, te same transakcje na kredytach hipotecznych, które wywołały globalny fi kryzys finansowy w 2008 roku. Ale w tym czasie trwała monumentalna rywalizacja na Wall Street między nim, a lewisem Raneyrim z Salomon Brothers. Ten ostatni osiągnął wątpliwą sławę jako Big Swinging Dick w książce Michaela Levisa Layers Poker. Czyli rozumiem poker kłamców. W tym czasie Larry Larry zarabiał dla banku miliony i był i był na Najlepszej drodze do objęcia stanowiska dyrektora zarządzającego, zarządzającego First Boston. Ale potem, w roku 1986, błąd w modelach komputerowych doprowadził go do podjęcia błędnych decyzji i bank stracił 100 milionów dolarów. No, czym jest 100 milionów dolarów przy tym, ile hajsu PiS wydaje na prawo i lewo, prawda? Eee na Z naszych podatków, prawda? To, to po prostu jakieś, jakieś drobne. No jednak tam uznano, że to są duże pieniądze. Lary musiał odejść jako nieudacznik, a winny był głupi komputer. No tutaj pisowców nikt tak nie nazwie, prawda? Ech. Po tym doświadczeniu był tylko jeden cel: opracować superinteligentnego bota, który mógłby identyfikować zagrożenia i szanse na rynku lepiej niż jakikolwiek inny. Jakikolwiek inny komputer czy człowiek. W roku 1988 założył startup BlackRock z małym zespołem programistów, który aby stworzyć taki program komputerowy. Nazwał go Aladdin był karmiony każdą dostępną informacją o zmianach aktywów i zmiennych ryzykach na globalnym rynku obligacji. Dziennie. W, K w której specjalizuje się Lary. W roku 1999 w swoim 11 roku Aladyn był tak, tak dobry w Identyfikowaniu zwycięzców i przegranych, że Larry zaczął sprzedawać dostęp do swoich danych innym firmom z Wall Street. I w tym samym roku wprowadził BlackRock na nowojorską giełdę. Zaraz po Ipo, e, pen, e, zaraz po Ipo. Pękła bańka i ogromny strumień pieniędzy odpłynął z rynku akcji na rynek obligacji. Bańka dotkomów polegała mniej więcej na tym, że w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych głównie, ale nie tylko, była moda na firmy nawet nie tyle internetowe, co na firmy z branży stron internetowych. Stąd ta nazwa dot.com, bo w Stanach Zjednoczonych no. Podstawowa domena to jest kropeczka com, czyli yy, .com. No Przez pewien czas było takie przekonanie, że każda strona internetowa zarabia kupę forsy i powstawała no, gigantyczna ilość tych stron internetowych. No i yy, inwestowano w to kupę forsy, bo inwestorzy myśleli, że yy, mogą wrzucić w to, nawet jak wrzucą w to miliony, to... To im wrzucą, drzwiami wrzucą miliony, to im oknem wypadną dziesiątki milionów, i że generalnie kupa forsy. W związku z tym inwestowali no, praktycznie w co się dało w tych branżach, w tych firmach z branży dot.comów. No, ludzie się świetnie bawili, bardzo duże pensje, bardzo mało pracy, taka atmosfera bardzo luźna. Wtedy się zaczęły te knajpy dla wewnątrz biurowców, dla pracowników. Te takie możliwości możliwości odpoczynku, relaksu, salony, gier, no generalnie po prostu jeden wielki ubaw na koszt inwestorów. A potem to bardzo mocno popadało, część gigantów zostało. No, w jednym z takich gigantów się znajdujemy. YouTube należy do jednego z dotkomów Google.com, prawda? No ale rzeczywiście, jak to wszystko padało, to bardzo mocno. Forsa z rynku akcji odpływała i szła w rynek obligacji, ten, na którym akurat ten BlackRock się bardzo mocno specjalizował. Przeczytajmy od początku ten akapit. Zaraz po IPO pękła bańka dotkomów i ogromny strumień pieniędzy odpłynął z rynku akcji na rynek obligacji. I to właśnie tam Aladdin był niekwestionowanym numerem jeden na świecie. W ciągu kilku lat BlackRock stał się firmą wartą bilion dolarów. A więc bilion to jest dolarów, to jest 1000 miliardów. To jest ponad dwuletni budżet polski. Jedna firma. E, nie mówię o PKB polski, tylko o, o, o budżecie. A kiedy pieniądze napłynęły z powrotem na giełdę? Co wtedy zrobił Lary? Kupił dział zarządzania aktywami w Marilyn Lynch, który specjalizował się w handlu akcjami. To był prezent na 18 urodziny bota. Szczegółowe dane o całej giełdzie i nagle Aladdin miał nowy plan zabaw, gdzie mógł analizować każdy handel akcjami i każdy czynnik ryzyka dla każdej spółki na giełdzie. W rezultacie BlackRock i jego dwaj najwięksi rywale Vanguard i State Street Którzy również polegają w ogromnej, na ogromnej wiedzy Aladina, są łącznie największymi akcjonariuszami ponad 40% wszystkich spółek giełdowych w Ameryce. Znaczy, trzy firmy, które według tego, co tutaj Amon pisze, opierają się na jednym programie, na jednej, jednym algorytmie sztucznej inteligencji, Bocie SI. Kontrolują, jak on tutaj pisze, ponad 40% wszy, y, są, y, są większościowymi akcjonariuszami, czyli kontrolują 40% wszystkich spółek giełdowych w Ameryce. Wyobrażacie to sobie? Następnie, gdy w 2008 roku wybuchł globalny kryzys finansowy, o pomoc Aladyna zwrócił się każdy bank z Wall Street, a także. Timothy Geithler, ówczesny sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych i szef Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, jeszcze zanim bot skończył 21 lat. Wraz z upadkiem Lehman Brothers i początkiem krachu na Wall Street pojawiły się apele rządu Stanów Zjednoczonych o dofinansowanie kolejnego upadającego banku Bear Stearns. To Aladyn decydował, które aktywa trzymać, a które sprzedawać w ramach 30 miliardów dolarów dofinansowania. A mało kto wie, że program komputerowy uratował Amerykę przed katastrofą. Po, po tym początkowym sukcesie, Rezerwa Federalna Rząd Stanów Zjednoczonych, a teraz europejskie i japońskie banki centralne zaczęły polegać na Aladynie przy podejmowaniu decyzji, na co przeznaczyć 2,5 biliona dolarów nowo wydrukowanych pieniędzy. W większości były to obligacje i finansowanie instytucji hipotecznych i banków. Ale zaraz, czy to nie są właśnie te biznesy, w których Aladdin i BlackRock już był? Dokładnie. Czyli chwila, tutaj amon sugeruje, że myśmy de facto dali forsę temu Blackrockowi, no bo jeśli tak było, że ten Blackrock już tam wtedy miał aktywa dzięki decyzji swojego programu, a następnie ten program zdecydował, że w te same aktywa trzeba włożyć dodrukowane pieniądze, to podbił wartość tych aktywów. Czyli to jest trochę tak, jakby dał pieniądze temu BlackRockowi. No to jest bardzo niebezpieczna akcja. Ale początkowe protesty dotyczące konfliktu interesów zostały zagłuszone przez hałas pras drukarskich, które drukowały coraz więcej pieniędzy. Gdy aktywa pod zarządzem Aladyna wzrosły do 11 bilionów dolarów do 2013 roku. Tak, wiecie, mając też gigantyczne pieniądze, bez najmniejszego problemu jesteś w stanie zagłuszyć opinię publiczną. Wiecie, media też należą do jakichś spółek, a te spółki są zwykle notowane na giełdzie. Więc jeśli masz odpowiednią ilość pieniędzy i jakiś dziennikarz cię denerwuje, to po prostu skupujesz spółkę. Do której należy ta telewizja, czy też yy, ten. Yy, ta część internetu, czy tu bo jakaś domena internetowa, czy ta gazeta, i sobie zwalniasz dziennikarza. A jak naczelny nie będzie chciał, to zwalniasz naczelnego. Mroczne? Mroczne jak cholera. W ciągu ostatniej dekady firma Aladdin, tutaj rozumiem, że to nie jest firma Aladdin, tylko to jest firma BlackRock. Aladdin to jest produkt, przeszła drogę do, od pozycji lidera rynku do dominacji na wszystkich rynkach finansowych. Ra, wraz z wykupem Barclays, BlackRock przejął iShares, e dział funduszy ETF należący do Barclays. Dzięki temu Aladdin stał się również dominatorem w dziedzinie funduszy typu Exchange Traded. Akurat w czasie, gdy wszyscy główni inwestorzy przechodzili z otwartych funduszy inwestycyjnych na giełdowe fundusze indeksowane, w skrócie ETF. I wtedy w 2017 roku wszystko się zmieniło. W 29. 29. urodziny Aladyna Lary uruchomił w BlackRock ściśle tajny projekt o kryptonimie Monarch, którego efektem było zwolnienie zarządzających funduszami i zastąpienie ich funduszy funduszami Aladyna. Program komputerowy wyparł teraz ludzi i obecnie ponad 70% wszystkich transakcji kupna i sprzedaży akcji na amerykańskich giełdach jest dokonywanych przez boty. Rozumiecie? Czyli program komputerowy bezpośrednio, znaczy bezpośrednio, poprzez inne programy komputerowe, czyli właśnie poprzez te boty, dokonuje transakcji. Jeszcze raz przeczytajmy ten fragment. Program komputerowy wyparł teraz ludzi i obecnie ponad 70% wszystkich transakcji kupna i sprzedaży akcji na amerykańskich giełdach jest kontrolowanych przez boty. Aladin Oczywiście nadal gra tu pierwsze skrzypce. Transakcje te są wykonywane całkowicie przez komputery, bez jakiegokolwiek udziału człowieka. A w handlu wysokiej częstotliwości, znacznie szybciej niż człowiek, może to zrobić. Teraz, gdyby to była tylko historia o programie komputerowym wykonującym pracę maklerów na Wall Street, nie, miał, nie musiałbyś się martwić, jeżeli nie byłeś jednym z nich. Ale w ciągu ostatnich trzech lat, gdy Aladen yy, przekroczył już 20 bilionów BOT, niewiarygodnie zaczął przewłaszczać bogactwo jeszcze szybciej. Najpierw yy, stało się to w 2020 roku, kiedy Aladen skończył 32 lata. Rząd Stanów Zjednoczonych i Rezerwa Federalna zwróciła się o poradę. Gdy wybuchła pandemia, znowu był to Aladyn, pod którego kierownictwem kraj inwestował nowo wydrukowane 4 biliony dolarów. Gdy tym razem, e, gdzie, gdzie tym razem podziały się pieniądze, niewytłumaczalnie Fed kupił ETF-y po raz pierwszy od 2020 roku. No cóż, to trochę dziwne. I znowu okrzyki protestów w sprawie konfliktu interesów zostały zagłuszone przez hałas drukowanych pieniędzy. I wtedy Aladdin ujawnił, na czym ostatecznie będzie polegał. Niedawno BlackRock przejął firmę Efront, która zbiera dane o wszystkich rzeczach, które posiadamy, w tym o pozagiełdowych akcjach i nieruchomościach. Od tego czasu Aladdin nasiągł danymi Efront dotyczącymi całego globalnego rynku nieruchomości i z pewnością można się domyślić, co stało, co stało się potem. W ciągu ostatnich dwóch lat BlackRock i inne fundusze korzystające z danych Aladyna zaczęły skupować domy jednorodzinne. Pamiętacie? O tym alarmowałem już... już Jakiś czas temu mogą sobie pozwolić na przebicie wszystkich innych potencjalnych nabywców, ponieważ mają nieograniczone możliwości finansowania przy wyjątkowo niskich stopach procentowych. W rezultacie ceny domów wzrosło o 20%, i nawet wielcy gracze, tacy jak Zillow, są obecnie wypychani z rynku. I tu widzimy. O co ostatecznie chodzi? O Aladyna jako jedy, jednego z hiperinteligentnego bota, który zarządza nie tylko całym bogactwem Wall Street, ale całym majątkiem publicznym i prywatnym nieruchomościami czyli tym, gdzie będziemy. Mieszkać. Dyrektorzy zarządzający i menadżerowie aktywów, tacy jak Antoni Mellow, mówią teraz: Aladdin jest jak tlen. Bez niego nie moglibyśmy funkcjonować. A co z regulacjami rządowymi? Otóż Joe Biden mianował Briana Disa, członka zarządu BlackRock, na przewodniczącego Narodowej Rady yy, Gospodarczej. Oznacza to w zasadzie, że nadzór nad Aladdin i BlackRock należy do obowiązków BlackRocka. Biden uczynił również szefa personelu BlackRock, Wolego Adejerno, zastępcą sekretarza skarbu, dzięki czemu BlackRock ma teraz zarówno wysoką pozycję w skarbie, jak i rolę doradczą. Ale ta historia jest daleko od zakończenia. Gin wyszedł z butelki. Ekspansja programu przekracza punkt krytyczny i Bot kontroluje więcej bogactwa niż jakikolwiek człowiek czy kraj. W istocie, w miarę jak sztuczna inteligencja ladyna będzie się rozwijać, a bot będzie zarządzał z roku na rok nowymi aktywami o wartości od 1 do 2 bilionów dolarów, wydaje się nieuniknione, że tajna broń Wall Street w końcu stanie się właścicielem wszystkiego, a my niczego. I tu wracamy do mokrego snu pana Klausa Szwaba. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Ja się natomiast boję. Co będzie, jak się Aladdin weźmie za zbrojeniówkę? Bo nie trudno się domyślić, że tu działa trochę taka historia, że najpierw są zajmowane pewne, nazwijmy to, pozycje giełdowe, a następnie dzięki posiadaniu tak gigantycznych aktywów są dokonywane pewne bardzo konkretne ruchy, które wpływają na te kursy, prawda? Na przykład, najpierw wywindowali te ceny mieszkań, domów, potem one spadły, skupują, 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 skupują. Ponieważ ludzi nie stać na spłacanie kredytów, bo zrobili kryzys, to w chwili obecnej można te e, mieszkania kupić. Czy dom, w Stanach Zjednoczonych to bardziej domy, ale sądzę, że na rynku europejskim też to się niedługo pojawi i tam będą już mieszkania. Kupić po bardzo niskich cenach. Drodzy Państwo, to się wszystko no, bardzo niebezpiecznie ze sobą dodaje. Co Wy na ten temat myślicie? No a, no i jeszcze na końcu przypomnijmy sobie taką niedawną teorię, to już jest całkowicie teoria o antychryście. Antychryści, który według niektórych mógłby być właśnie sztuczną inteligencją, botem, AI. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. I jak nie zapomnę, to dam w pierwszej linii opisu link do tamtego vloga. Zapraszam do jego obejrzenia. Ale dalej. Świat jest na krawędzi globalnego konfliktu. Nie? Nawet jeśli nie jest na zasadzie globalnego konfliktu kinetycznego. Oby nigdy do niego nie doszło, no to konflikt finansowo-gospodarczy jest już faktem. Stany Zjednoczone są w otwartym konflikcie finansowo-gospodarczym z Chinami, finansowym z Europą, gospodarczym chyba nie, ale finansowym na pewno. Powstaje tak zwany BRICS, czyli przeciwwaga dla Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. No, zaczyna się ewidentny konflikt do obalenia dolara. W sposób oczywisty Zachód, w zasadzie Stady Zjednoczone, w tym konflikcie poprosi o pomoc tego Aladyna. Skoro wcześniej w takich błahych kwestiach prosił, to w kwestii, która de facto oznacza być albo nie być dla gospodarki amerykańskiej też na pewno poprosi. To jest to jest coś, co wydaje mi się, dość dość oczywiste. Czy można sobie je założyć, że gdyby ten bot był bardzo, bardzo dobry, bardzo radzący sobie, to um, o takie coś poprosi również. Um, poprosi również tam druga, znaczy, że druga strona, czyli Chiny też sobie zbudują bota. Jest to prawdopodobne. Co w tym momencie mamy? Walkę Botów. Na rynki, na instrumenty finansowe, na kwestie gospodarcze. My natomiast będziemy tego e, ofiarami, jak to się kiedyś mówiło, kateral damage, nie? Czy takie ofiary pośrednie, no bo wiadomo, no, podniosą nam na przykład ceny produktów spożywczych, no po to, żeby zarobić, tak? No ale, ale to my nie będziemy mieli czego jeść, no. no trochę takie przech, y, przechlapane, nie? Natomiast pytanie, co będzie w przypadku konfliktów kinetycznych? Bo można śmiało założyć, że jeżeli już wiadomo, że bot lepiej zarządza aktywami w przypadku konfliktu finansowo-gospodarczego, to można śmiało założyć, że polem walki też będzie lepiej zarządzał. Prawda? No, raczej tak. Jeśli dodamy do tego, że coraz większa część, mm, mm, coraz większa część, jakby to powiedzieć, uzbrojenia na świecie jest, jak to się ładnie mówi, autonomiczna. Są te różne drony, zaczęło się od dronów latających. Teraz już wiemy o dronach pływających, chociażby dlatego, że Ukraińcy je wykorzystują do ataku na Rosjan. Ale coraz więcej mówi się też o dronach jeżdżących. I to już nie tylko tak jak kiedyś, że one robiły zamuły, czyli tam woziły jakiś sprzęt za żołnierzami, tylko wprost, no, że no, czołgi czy inne platformy bojowe, czołgopodobne, ym, będą botami. No to można się zastanawiać, czy nie zostaną stworzone takie SI, takie nie tyle Aladdin, co może Djinn, czy jakiś inny, inny tego stwór do zarządzania systemem pola walki. Mówiąc krótko, do zarządzania wojskiem. I to zarówno na poziomie dowodzenia, jak i wprost na poziomie sterowania autonomicznymi pojazdami. A wtedy, drodzy państwo, to witamy w Terminatorze i Dniu Sądu. To są bardzo niebezpieczne kwestie. W chwili obecnej wydaje się, że my już nie jesteśmy w stanie odłączyć Aladyna. Bo gdyby jakiś kraj zaczął, znaczy BlackRock na pewno nie będzie chciał, bo zarabia, zarabia na tym pieniądze, nie? Gdyby ktoś próbował. Zmusić do tego Blackrocka, no to pytanie, kto? Jakiś kraj? Jak BlackRock przy pomocy tego Aladyna jest w stanie zbankrutować dowolny kraj, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi? Kto się odważy? Myślicie, że Biden jest głupi? Mi się wydaje, że jest bardzo mądry. Wydaje mi się, że to, że daje temu Black Rockowi coraz większą władzę poprzez awansowanie na odpowiednie miejsca pracowników tego Blackrocka, nie jest wynikiem tego, że on nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi tylko właśnie zdaje sobie sprawę i jest to wynikiem coraz bardziej dominującej pozycji tego właśnie plekroka i ich systemu. A co Wy na ten temat myślicie? Proszę, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!